Cześć, wracam dzisiaj do Pathfindera, gdzie moja drużyna nadal bada tajemną lokalizację sądzą się Blackwater. Będziemy teraz sprawdzić, co kryje się za tymi drzwiami. Te nadal są pokryte dziwacznym polem siłowym, więc pewnie nie będzie dało się ich otworzyć. Ale zobaczmy, co nas czeka tutaj. Widzę, że jest zmodyfikowana salamandra. 2, 3. Tutaj mamy też jakieś... To wygląda jak wysypisko śmieci, coś co przetwarza metal, tak? Widać tutaj jakieś połamane zbroje, miecze, tarcze. Wszystko ze stali, więc pewnie stąd odzyskiwana stal. Rozejrzyjmy się jeszcze, co tutaj mamy. Te napędzane elektrycznością maszyny zdają się być zaprojektowane tak, żeby służyć do przekuwania i produkowania przedmiotów. Dobra. Okej, okay. Tutaj mamy jakąś skrzynię, które nie mogę przejrzeć i tak samo tutaj, ponieważ te salamandry nas będą chciały wtedy zniszczyć. Dobra, spróbujmy zawalczyć na jedną i zobaczymy, jak to się przetestujmy to. Arusze poczeka za Garfen. Tak samo zrobimy mamutem. Droga przyspieszenia i wtedy to jakoś zadziała. No chyba, że Shadow Demon tutaj nie postanowił samemu działać, więc haste na wszystkich. I koniec tu. Arusze, jeden atak darmowy albo jeden okej, trafiła krytycznie. Jaką mamy klasę pancerza tutaj? 36, dobra. To jeszcze nie jest tak źle. Mają 15 redukcji obrażeń. Oprócz magii, tak? I adamantyny. No dobra. To w takim wypadku Sosiel. Co ty możesz nam tutaj rzucić? A nie znaleźć się tutaj. Zostawmy wszystko tak jak jest. Mamy coś w plecaku. Słuchaj, choroby, dobra, nie mamy. No to więc zaatakuje tą salamandrę. Zadał 0 obrażeń, ponieważ było zamontowane. Ale 22 obrażenia zadał nasz nam. Mamy. Dobra. Teraz czas na Regila. On sobie też zaatakuje raz. Trafi. Za 14 i za 11, tutaj czutura. Ajwu, może stanąć tutaj. A bo dobra, już za tego będzie też atakowała. Sela tak samo, podejdzie się tutaj na salamandrze. One mają autyczny zły charakter. Możemy jeszcze zrobić debiut. I zakończyć turę. Nenio, okej. Nenio musi tutaj coś lepszego wyczarować. Najlepiej Ice Prison na salamandrę. I udał się niestety rzut na refleks u salamandry. One mają plus 13, więc w sumie to i tak najsłabsza z cech, więc będziemy tutaj na nią rzucali to Ice Prison. Ok, zaczynamy od salamandry. Leczy się o 10. Druga atakuje Shadow Demona. I dość sporo obrażeń zadała. Trzecia salamandra podbiega do nas. Atak okazyjny nie udał się i będzie próbowała to już zaatakować. No to są odporne salamandry. Na chorobę i na ogień. Jak u nas wygląda sprawa? Poczekajmy na Cecila. Dobra, Arusza strzela 4 razy. No, jeden trafiony. Dwa nie trafione, trzy nie trafione ataki. Czy mamy delay poison? Mamy delay poison. Ok, zatem rzućmy sobie przesłanie potwora 5. Niech to będzie Azata albo Red. I co nam przesłało? Kapa, odsuniemy się też z Cecilem z dala od tej salamandry. Okej, okay. Kronan, atakuj. Trafił, no to teraz, skoro mamy śmiercią w górę, czas jej użyć.
chyba im się udało. Kolejny z Salamander wchodzi i Regiel tutaj będzie 5 ataków wykonał. No, jeden trafiony, to całkiem solidnie. Teraz Eivu trafia. No i... musimy użyć Divine Weapon Bond, żeby zadawać ekstra obrażenia w Salamandrze z powodu tego, że jest chaotyczna zła, ale nie trafiła sama. Drugi raz trafiła, trzeci raz trafiła, czwarty raz nie trafiła. Nenio, wrócimy do naszych Icy Prison. Mam jeszcze 4 do rzucenia, więc spróbujmy tam zamknąć. Nie udało się pokonać Salamandry. Ataki zabiło Shadow Demona. Druga Salamandra zaatakowała Nenio. Ok, Arusha będzie strzelać w tom. Tylko jeden atak się udał. Dobra, może Sofiel? Nie. Jeszcze Oberto. Azalta. No i Chrono. Trafił za 44, zabijając kolejno z nich. Ok, Ragan. Rzućmy sobie Mirror Image. Tak, zakończmy tą swoją turę. Salamandra wbiega, ale nie rzuca. Na refleks? No dobra. Nie na refleks, tylko na fortitude. Regiel zaatakuje 5 razy. Tą Salamandrę 2 razy trafił, 3 razy trafił. I 2 razy nie trafił, ale całkiem dobrze poszło. Eivu. Nic. No i Sela teraz. Mamy tam Axiomatic broń, więc spróbujmy, jak to działa. To nie trafiony atak. No i Nenio też musi tutaj posilić się Mirror Image i spróbować odejść. Udało się. Udało jej się jednocześnie rzut na percepcję i mamy możliwość przeszukania tej śmieci. Oj, ktoś oberwał. Co my tu? Mamy tutaj dwie salamandry. Dobra, atakujemy. Sosiel, teraz jak u salamander pod resistance na cold, acid, fire i sonic, tak? Czyli nie są odporne na elektryczność. Czyli damy sobie... a nie, mamy odporność na elektryczność, przecież wrzuconą. Jeszcze przez 4 minuty i to będzie coś, czym będziemy musieli się posilić. Rzucamy Blessing Lock of Resolve, masowy, żeby polecić nasze rzuty, koniec tury. Mamut, no to niech atakuje. Ragalf, ok, czas na zakręcie. Możemy rzucić Chain Lightning. Nie udało się przebić. Odporności uciekamy Ragalfem z daleka. No, może nie aż tak daleko, bo nie będzie jak rzucać zaklęć. Ok, koniec tury. Kolejny Shadow Demon się pojawił. Regil. Czas na ataki. Jeden trafiony. Dwa trafione. No ok, nie ma źle. Eivu. O, trafiła krytycznie za 42. Dobra, no i Sela. 3 razy trafiła, super. Czas na Nenio. Lightning Bolt. Spróbujmy. O, uruchomił się jeszcze Greater Kalevakuth Master, który jednak nie potrafi przejść na całe nasze szczęście. Teraz Eivu ma tutaj 4 ataki. Dawaj, bo jeszcze jeden trafiony, super. Sosiel musi tutaj całą ekipę podleczyć. Od razu lepiej. Azata bez sensu rzuca się na tego marudera. No dobra. Kronan atakuje Salamandrę. Ragalf. Magic Missile. Może na Arkane też jest odporna. No, zadał za 3 punkty obrażeń. No i Regil teraz będzie atakował 5 ataków. 3 trafione. Eivu. Nie trafia niestety. Sela trafiła raz. Super. No i Nenio musi tutaj powtórzyć tego lightning. No to zostawimy sobie ten lightning ataki. Niech Nenio skupi się na jakiejś... nie po
coś zrobiła. Na ten Kalawakus i cała ta reszta. Oni nic nie zrobią. To chyba błąd się zrobił. Ale... Co się zostaje, mamo? A, dobra, te salamandry są nieprzytomne, więc możemy w nie sobie strzelać. Legion atakować, super, załatwił ją i podchodzimy do kolejnej. No nie, niech poczeka. Salamandra nie trafia. Desna, guide my hand. Podleczmy naszego Rycerza Śmierci. Rycerza Piekieł. Okej, podleczone. I mam odpowiednią walkę. Będziemy dalej próbować. Magic Missile, o! Dwa razy trafiło. I teraz Legion. Super, dwa razy trafił. Aj, mu. Sela. Super, raz trafiła. Nenio. No Nenio to już, o, w sumie tam tripem możemy spróbować. Do, tak? Trafić. A tu jest za trzy. Salamandra nieprzytomna. I teraz porusza. O, dwa trafione ciosy. Poczekamy. Trafił raz za 25, super. To samo zrobi nasz Ragal. Trafił nawet 3 razy. Co może pozwoli Regilowi, jakby rzeczy dokładnie zakończyć walkę. Wszyscy ustawmy się tutaj. Ragalf niech użyje Dismiss Spell, żeby usunąć tą śmierdzącą chmurę. Możemy się przejść. Mamut oszalał. Pańczyk szalony. Co miały przy sobie salamandry? Miały przy sobie niezidentyfikowane włócznie. Zobaczmy, co to za włócznie. Włócznia plus 3. Proszę bardzo. Mamy kogoś wytrenowanego we włóczniach? Jak tam? Nasza. Nie. Fico. Dokładnie. Longswordy tutaj. To nie. Nikt nie u mnie nie będzie walczył chyba włóczniami dobrze. Więc na razie je trzymajmy. Tutaj są kolejne drzwi do przejrzenia, ale jeszcze mieliśmy tutaj dwie skrzynie. W jednej z nich jakaś łyżka, super. Mistrzowska falceta, to mnie nie interesuje. Mikstura pomniejszenia osoby, też brzmi spoko. I komponent do Circlet, tak? To jest taka bransoleta? Nie, Circlet to jest chyba coś w rodzaju korony tego tysiąca, setki twarzy. Weźmy to. I... Maska, nie, ten tutaj. Gdzie ten? Tu? Tu? Gdzie jest? Tutaj. Dobra, czyli będzie można pewnie jakiś przedmiot tu jeszcze poskładać, należący do tego stu twarzy, jak on się sam nazywa. Dobra, zapiszmy sobie. Na mapie mamy jeszcze jedne drzwi do otworzenia, ale są zamknięte. Dobra. Musimy skądś zdobyć jeszcze jeden taki klucz. Here we go. Może mi się. A, jeszcze tutaj mamy zejście w dół. Okej, sprawdźmy, co się tutaj dzieje. O, mamy drzwi po lewej stronie tego korytarza, który już wygląda na nieociosany. Nie jest już tak zaawansowany technologicznie jak ta część budynku. No dobra. Zapiszmy sobie grę. Sprawdźmy, co jest tutaj po lewej stronie. Otwierają się drzwi.
trzeba chyba wykonać rzut na percepcję. Udany. Na początku wydaje się, że coś tutaj, co się znajduje na tej kracie, to warstwa rdzy. Ale okazuje się, jak się bardziej Arusha przyjrzała tej rdzy, że to nie rdza, ale zaschnięta krew rozlana po tej kratce. Dobra, mamy tutaj kilka dobrych rzutów do wykonania i postać jakąś. Atravahns. To mi wygląda na jakieś laboratorium lub szpital na łóżko, coś takiego. Atravahns nie jest agresywna, ale widać, że jest jednym z tych cybernetycznie zmodyfikowanych ludzi, tak? Którzy tutaj trafili, więc porozmawiajmy sobie z nią. Wojowniczka w barwach krzyżowców przesuwa się w przód i w tył w dziwnym transie, wyglądającym jak medytacja. Jej głowa pokryta jest tymi samymi przerażającymi modyfikacjami, które zauważyliśmy już u innych ofiar Blackwater. Ale zdaje się, że nie wydaje żadnych poleceń Ragalfowi związanych z tym, żeby miał się poddać temu stu twarzy, tylko mówi Iomedę: oświeć mego ducha przed moją śmiercią. Żyjesz? Wojowniczka wpatruje się we mnie, tak jakby przebudziła się z głębokiego snu. Nie jesteś jednym z sług stu twarzy? Nie masz na sobie tej przeklętej korony. Na chwałę Iomedę modliłam się o to, że ktoś przyjdzie i mi pomoże. Proszę, zakończ me cierpienie. W jej oczach widać mieszaninę bólu i ulgi, gdy mnie zobaczyła. Pomożemy ci, siostro. Nie jesteś już sama, odpowiada Isela. Siostra wie, że o, chwała bogini. Utraciłam już całą nadzieję. Jak ci na imię? Atravahns, porucznik w armii Mendevia. Nasz skład został przyciągnięty do tego miejsca. Byliśmy na swoim patrolu, gdy spotkaliśmy mężczyznę. Powiedział nam, że grupa niewolników uciekła od demonów i schroniła się tutaj, w tym miejscu. Gdzie są twoi przyjaciele? Wszyscy padli. Kiedy zorientowaliśmy się, że to pułapka, próbowaliśmy wydostać się z serca tej placówki. Ale natrafiliśmy na jakiś dziwny, magiczny przedmiot, który zdawał się wpływać na nasze umysły. Trzymaliśmy się tutaj przez dwa pełne dni, podczas gdy nasi czarodzieje próbowali znaleźć drogę ucieczki. Te potwory jednak przybyły i zabrały nas jednego po drugim. Jeszcze specjalnie omijali zabijanie tych krzyżowców tylko po to, żeby ich zranić i przeprowadzić, żeby przeprowadzić eksperymenty. Później jeden z naszych wrócił już z tą modyfikacją na czaszce. Nie rozpoznał nas, nosił ze sobą wolę kogoś zupełnie innego. Co ci zrobili? Otworzyli moją czaszkę i wepchali mi w głowę tą rzecz. No, Boże, masakra. Żeby mnie kontrolować. Otwarli mnie, i zmodyfikowali mnie genetycznie. Zmodyfikowali ją cybernetycznie, tak? I cały czas Aratra słyszy głos stu twarzy w swojej głowie. Jeżeli przybędą, jeżeli cię złapią, nie daj się pojmać w niewiole. Tak nas ostrzega. Zabij się. Jak udało ci się oprzeć? To jest dobre pytanie. To niełatwe i jego głos wkracza w twój umysł. I żeby oprzeć się mu i jego rozkazom, przeżywa się prawdziwe tortury. Ale jestem medium i jestem przyzwyczajona do słyszenia głosów w swojej głowie.
doprowadzały mnie do szaleństwa, jak byłam mała, do czasu, gdy nauczyłam się je w sobie ściszać. Aha, dlatego ona, Atara, potrafi się oprzeć. Okej. Okay. Atara jest dalej torturowana. Pomożemy ci. Dziękuję ci, ale nie mogę zostać zbawiona. Nie chcę już więcej żyć z tym. Ona chce po prostu szybkiej śmierci. No dobra. Dziękuję ci. Nie chcę słuchać go w mojej głowie. Masakra. Pierwsza pozytywna postać chyba, jaką natrafiliśmy w tych lochach i skończyła po prostu okrutnie. Smutno. Ale przygoda musi trwać. Przeszukajmy, co jest tutaj. Ciało pod tymi płachtami. Aha, ciała znajdujące się pod tymi płachtami to ciała obrońców tego miejsca, czyli tych krzyżowców, którzy wraz z nią tutaj bronili się przed tymi potworami i przed 100 twarzami. Dobra. Udała się rzut na percepcję, który odkrył nam złoty łańcuszek i zwój genialnej inspiracji. Dobra, tutaj mamy teraz dwa rzuty na naturę i jeden rzut na Use Magic Device, tak? Próbujmy zatem. Rzut na naturę. I'm all done here. Udał się. Są to rysunki anatomiczne o niesamowicie szczegółowym detalu, tak? I jest to instruktaż, jak kogoś ukoronować tymi cybernetycznymi machinami i przejąć kontrolę nad jego umysłem. Dobra, czyli ten rzut nam się udał. Podejdźmy teraz do tego obrazka. Co tutaj będzie? Uwaga. Sorry, I did my best. Nie udało się, no to jeszcze spróbujmy raz. Dobra, jeszcze raz. I'm rather proud of this one. Udało się. O nie, zmasakrowana głowa tego korpusu pokazuje, że ofiara nie przeżyła operacji założenia jednego z tych mechanizmów. Dobra, zanim użyjemy tego komputera, to tutaj jeszcze mamy używanie magicznych przedmiotów do wykonania. Więc Ragalf, do boju. All right. Udało się. Ta maszyna służy do leczenia i informuje tego, który leczy, o aktualnym stanie zdrowia swojego pacjenta. No dobra, tu przeszukaliśmy? Nie, proszę bardzo. Flaming Lockpick Fuel, który pozwoli mi otworzyć te drzwi tutaj gdzieś były, tak? Dobra, potem wrócimy. Najpierw trzeba sprawdzić tutaj. Ta maszyna, która stoi przed nami, zajmuje się obróbką ciał i z tej maszyny wystają dziwaczne tuby, które są potem przyczepiane do niewinnych ofiar. Zauważam kawałek skalpu pomiędzy jedną z pił, pomiędzy ostrzami jednej z pił, która jest przymocowana do tej maszyny. Zdaje się, że ta maszyna śpi, ale jest w każdym momencie gotowa, żeby obudzić się i wrócić do torturowania tutaj ofiar. Więc, co my tu mamy? Nenio patrzy na tą machinę z ciekawością. Sprawdźmy mechanizm. Zdaje się, że ta maszyna służyła do wykonywania tego okrutnego
okrutnego rytuału polegającego na zakładaniu tych cybernetycznych koron, tak? Mogę sprawdzić tą maszynę. Jeszcze wiedza świat. Udało się. Wiele kryształowych płytek. Żadna z nich nie grubsza od włosa. Znajduje się wewnątrz każdego z tych cirkletów, tak? Z tych dziwacznych koron. Mogę, gdy uda mi się rzut na Arkana o poziomie trudności 22, dowiedzieć się więcej o tym, jak zbudowane są te korony. Udało się. Delikatnie dotykając tych kryształowych płytek, zaczynam badać, jak ta korona reaguje na mój dotyk. Niektóre z moich palców powodują, że korona zaczyna delikatnie wibrować, a inne powodują, że delikatne, malutkie uderzenia elektryczności przechodzą przez tą koronę. Mogę użyć magicznych przedmiotów 29 i przerobić tą koronę na ochronny przedmiot. Ale nie mogę tego zrobić, bo brakuje mi chyba czegoś. A, dobra, okej. Czyli to, co mam tutaj, mogę przerobić na działający hełm, tylko muszę znaleźć resztę części, tak? Dobrze rozumiem? To już też oglądaliśmy. Tak. Dobra. Czyli tu mamy to załatwione. Możemy... Nie? Zatkajcie. Idziemy dalej tu. Nie. Wrócimy się teraz. Tego pomieszczenia tutaj. Tak? Czy cała ekipa jest? Cała ekipa jest. I zobaczymy, co się tutaj dzieje. Kronan trochę do przodu. O! Proszę bardzo, tu możemy usunąć korupcję. Super. I odpocząć sobie w tym miejscu. To jest idealna komnata na odpoczynek. Nie mogę tego dotykać, ponieważ to jak u nas w ogóle stoimy z korupcją. Nie będę na razie rozkładał obozu, ale muszę zapamiętać, że to jest super miejsce. Ok, co mamy tutaj? 500 sztuk złota, złoty przedmiot. Miksturę i dwa zwoje, ale nic specjalnego. Tutaj. Z niesamowitą precyzją przedmioty na tym regale są ułożone. A tutaj mamy co? Jeżeli ktoś grał w Dooma, to wie, o co chodzi. Znalazłem hełm Doomslayera, tak? To jest w sumie hełm Doomguya z pierwszych Doomów. Mogę to ubrać? Nie wierzę w to. Co tu się stało? Według legend ten hełm należał kiedyś do potężnego wojownika, który został przeklęty i zmuszony do nieskończonego zabijania hord demonów. Zdaje się, że jest pozbawiony jakiejkolwiek magii, ale wygląda zjawiskowo. Czy mam na kimś... Czy mogę kimś ubrać ten hełm? Piękny. Spójrzcie na to. Coś wspaniałego. Piękna sprawa. Wspaniały trybut dla... Dobra, ubieramy. Headband of Charisma, ale piękny hełm. Zatrzymam go na pewno. Dobra, i to chyba przeszukane wszystko tutaj, co mamy. Zostawiamy to miejsce. Przyda nam się na odpoczynek, a my wracamy do tego korytarza i idziemy tutaj zobaczyć, co się kryje dalej. Dobra. O! Przed nami kolejne schody.
prowadzące do bariery. Mhm. Jak tą barierę przejść teraz? Mamucie, co się stanie, jak tu wejdziesz? O Jezus. A, dostajesz obrażenia, dobra. Ale przejdziesz na drugą stronę. Czy da się otworzyć? Proszę bardzo! Ktoś mówi, że mamuty są nieinteligentne, a on tutaj swoją wielką trąbą otworzył drzwi prowadzące do jakiejś kolejnej tajemnej komnaty. Czy czeka nas jakaś może... Wygląda tak, jakby mnie czekała jakaś ostatnia walka, czy coś takiego. Ale drużyna nie jest chyba na to przygotowana, tak mi się wydaje. Czy wszyscy mają wszystko? Nie. My will is czy mamy resolute. Delay Poison jeszcze jedno? Nie mam. Dobra, wchodzimy tam. Ale... Zanim tam wejdę, rzucę sobie... przyspieszenie na całą ekipę. Okej. Okay. Tak, asekuracyjnie. A nie mamy już prayer, nie? Dobra. I rzucimy sobie tą niewidzialność. Na... Biegamy. Drzwi za nami się zamykają, tak? Mamy na sobie niewidzialność. Co się dzieje? I? Czy coś się dzieje? Okej. Okay. Mamy przed sobą 100 twarzy. Zademonstrowałeś wspaniale swoje umiejętności. Jesteśmy pod wrażeniem. Witamy cię, kandydacie, mówi 100 twarzy. Kandy, co? Odpowiada Aiwu, smoczyca nasza. Przez moment myślałam, że mówiłeś coś o słodyczach, ale nie ma mowy, żeby taki brzydel jak ty lubił słodycze. Wszystkie te nigdy nieznane mechanizmy, jak... Kim jesteś? Jesteśmy 100 twarzy. Inżynier umysłu, który jest i śmiertelny, i nieśmiertelny. Zarządzamy tą społecznością. Ragalf rozpoznaje tą twarz. To twarz należąca do tego dziwacznego Kelida Verha, który pokazał nam miejsce, pokazał nam lokację Blackwater, tak? Głowa 100 twarzy jest naznaczona tą samą modyfikującą umysł koroną, jak wszystkie inne postacie, które dotychczas natrafiliśmy. Znam cię, to prawda. Twoje przybycie zostało już dawno zaplanowane. Biorąc pod uwagę, że to ciało, które cię poinformowało o tym miejscu, było nam przydatne, i jest jednocześnie najlepiej zmodyfikowane z wszystkich ciał, które dotychczas modyfikowaliśmy. Użyliśmy go do przekonania cię, żebyś przybył. Mi się wydaje, że ten 100 twarzy chce mnie przerobić też i moją drużynę na takie cybernetyczne potwory, z jakimi tutaj mieliśmy do czynienia. No i tutaj 100 twarzy opowiada też o tym, że już dawno temu przekroczyli limity śmiertelników i pojedyncza osobowość została podzielona, żeby osiągnąć prawdziwe, skomplikowane, naprawdę skomplikowany proces myślenia, tak? Teraz jesteśmy kolektywem, nazywamy się 100 twarzy. Tak, wiele pięknych słów, ale to wszystko jest jednak prostsze, odpowiada Musela, nasza paladynka. Byłeś kiedyś człowiekiem, ale później stałeś się potworem. I to tyle.
Nawet ty zamieniłeś się w maszynę? To prawda. Sto twarzy odpowiada, że tak, że był kiedyś człowiekiem, ale zaczął się najnormalniej w świecie starzeć i postanowił stać się maszyną. Nenio jest pod wrażeniem takiej technologii, mówiąc, że to niesamowite. Prawdziwy przełom. Dobra, słuchajcie, potrzebuję wszystkich schematów i przeprowadzić kilka testów i obliczyć tutaj wszystko. Czyli Nenio już się zabiera za eksperymenty. Sto twarzy odpowiada im: fałsz. Ta technologia nie jest dostępna dla ludzi z zewnątrz. Możesz otrzymać potrzebne ci dane, ale tylko poprzez proces transformacji. To kuszące, Nenio przez chwilę zaczyna się zastanawiać. Ale widzę wiele błędów w twoim designie. Wiesz co zrobimy? Dasz mi dostęp do twojej technologii, a ja ją ulepszę. Kategoryczna odmowa. Po co mnie tutaj przyciągnąłeś? Mamy na to kilka odpowiedzi. Testowaliśmy systemy obronne, które okazały się niesatysfakcjonujące. A poza tym testowaliśmy ciebie, a ty okazywałeś się satysfakcjonujący. Zostaniesz poddany procedurze modernizacji. Jak otrzymałeś te wszystkie technologie? Leżały zakopane w głębinach pod Numerią. Wykonaliśmy serię ekspedycji w Srebrną Górę, gdzie odkryliśmy te technologie i wiele innych. Zabójczy hałas, komnaty nieskończonego życia, technologie i sztuczne kreatury. Te przedmioty zostały stworzone z gwiezdnych metali, nie są z Golarionu. Zostały stworzone pod gwiazdami innych, pod światłem innych gwiazd, czyli są po prostu z innych planet. Liga Techników Numerii wydobywa takie maszyny z Ziemi. Myślą, że potrafią zrozumieć ich esencję i zacząć z nich korzystać, ale to fałsz. Narody Golarionu są jeszcze niedostatecznie wykształcone technologicznie. Co ty tu robisz? Cały czas to twarze opowiada o tym swoim niesamowitym projekcie. Chcieli walczyć z demonami i zamienili się w odpowiedzi na to w potwory. Odpowiada, że pewnie mi błędnie wydaje się, że wpływają na ludzkie mózgi, ale mówi, że cały sekret ich procesu polega na tym urządzeniu, które znajduje się tutaj w tej sali. To urządzenie pozwala nam kontrolować naszych sług w sposób, który był wcześniej niedostępny, tak? I mówi tutaj o ich żołnierzach, którzy zapomnieli o uczuciu strachu pod wpływem tego, że modyfikuje się im cybernetycznie umysły. No nie dziw. Zapomnieli też o swoich życiach, a cała ta niezagospodarowana przestrzeń w ich umysłach po usunięciu tych wspomnień została zapełniona wiedzą o walce wręcz i walce generalnie, o prowadzeniu wojen. Czyli tworzą po prostu idealnych żołnierzy, tak? Takich soldatów, którzy mają zająć się raną świata i demonami. No. Jak Sosiel mówi, dość przerażająca taktyka. Jak przekonałeś Tarkosjan, żeby ci służyli? Manipulacja okazała się optymalnym rozwiązaniem, mówi Sto Twarzy z takim zimnym, technicznym podejściem do tego, więc powiemy mu, że tylko grasz życiami innych. Rozstajmy się w pokoju. No nie poddam ci się. Walczmy. O. Mamy tutaj coś. O. Okej, możemy tutaj używać, tak? Więc opóźnimy Zara Galfa. Mamy przyspieszenie na sobie. Okej. Ragal może użyć jeszcze
Że możemy użyć tego w jego... O nie! Zły na basusie. Dobra, to sobie wczytam. Zły na basusie tutaj zrobił, ale już wiem, że to jest ostateczna walka, tak? Czyli możemy się odpowiednio przygotować. Tylko co tam pewnie będzie trzeba wyjmować te... I will lend you my aid. Dobra, rzućmy sobie po kolei. Jesteśmy tu. Wchodzimy. I teraz tak. Ochrona przed energią musi zostać rzucona na elektryczność. Super. A mamy tutaj Great Invisibility jeszcze raz na wszystkich. Tak. To jeszcze jedną niewidzialność rzucimy na... Gdzie on jest? Na mamuta. Kamienna skóra na wszystkich. Tak jest. Zapisujemy i próbujemy tam wbić do niego i go pokonać. Szybko to trzeba przeskoczyć. Nie, nie da się przyspieszyć. Jak ich tam? Kim jesteś? Znam cię. Zamieniłeś się w maszynę, bla bla bla. Po co mnie tu przyciągnąłeś? Co tu robisz? Zaczynając od Celi, która tutaj podbiegnie do niego. Dobra, poczekajmy. Tutaj za zero, dobra. Tak, musimy podbiec Ivu. O nie. Uda się użyć. Wyłączyliśmy, ok, jedno. Ragalf musi podbiec tutaj, użyć tego. Tak. Ok, zgasił. Regil podejdzie tutaj też. Sosiel podleczy Regila. Menio. O nie, tam jest potwór. Musi podejść tutaj i użyć tego, ale nie udało jej się. Więc Kronan podbiegnie, użyje i mamy, dobra. Czy mogę sobie teraz? Nie mogę zapisać, niestety, dobra. No to Sela. Czy pan, nasz pan jest zły? Jest chaotyczny zły, więc... Under Faces, 4 ataki. 1, 2, 3, 4, super. Kontrolowany fireball tutaj mu nie pomoże. Ivo poczeka na tutaj. Trafiamy. Ragalf, może rzucimy dezintegrację w niego, co? Może się uda. Nie trafiłem. Niestety, ale pojawił się Shadow Demon. I teraz Regil. 5 ataków. No dobrze, poszło. Ivo podbiegnie. Nie trafi. Sosiel musi rzucić jakiś tutaj... Przyzwać coś, żeby zająć się tym
podporem. Nenio może rzucić na siebie. Tak. Nie robię, jeszcze spróbować się usunąć. Dobra, Kronan niech walczy. 2-9. No i Sela, 4 ataki. Załatwiony. Bez problemu. Zatrzymaj się, mówi sto twarzy. Eksterminacja ciebie okazała się nieefektowna. No, no shit, Sherlock. Przedmiot nie może przerwać swojej operacji. Jesteśmy gotowi przetransferować kody kontrolne przedmiotu do ciebie. O. Sto twarzy po tym, jak zrozumiał w swoim cybernetycznym umyśle, że szanse na to, że teraz umrze, wynoszą 100%, zaoferował mi przekazanie tego przedmiotu. Czy Ragalf go chce? Dlaczego chcesz mi przełożyć, dać swoje, ten przedmiot? Doskonałość. Dochodzimy do doskonałości, tworząc coraz bardziej skomplikowane struktury tego, co tworzymy, czyli tej jego sieci. Przedmiot jest najbardziej perfekcyjnym i skomplikowanym ze struktur, które stworzyliśmy. Kontynuowanie działania przedmiotu zagwarantuje sukces naszej funkcji. Sto twarzy zaczyna gadać w różnych dziwnych językach. Kod, który kontroluje przedmiot, jest teraz ci znany. Użyj go. Jego potencjał jest nieskończony. Będzie przeprowadzał niezbędne procedury na śmiertelnikach bez twojej wiedzy. Możesz użyć jego rezultatów. Czekamy na pozwolenie. Ale dylemat. Co my mamy teraz zrobić? Napisać dylemat. Czy ja to chcę? Czy można? Weźmy, co tutaj leży. Sto twarzy miał tylko prozbę o judgment. Dobra, podejdźmy. Wiedza Arkana 34. Odkryje przede mną, jak przedmiot działa. Nie udało się. Chyba, że odloaduję. I uda mi się wiedza 34. Zaraz zobaczymy, ile mam do wiedzy. O arkanach. Czyli 34 to jest 10+. Może się udać. Udało się. Ragalf zaczyna przypominać sobie wszystko, co kiedykolwiek słyszał albo czytał o technomancji używanej przez Numerian. W końcu do Ragalfa zaczyna docierać, jak wielkim geniuszem był Sto Twarzy. Ragalf nie jest pewien, czy Sto Twarzy nawet do końca zdawał sobie sprawę z tego, co tak naprawdę stworzył. Funkcja, do której używał przedmiotu, czyli kontrolowanie wojowników, była tylko cieniem jego prawdziwego potencjału. Można też użyć ten astronomiczny instrument jako czegoś innego. Kluczem do tego jest zrozumienie faktu, że przedmiot posiada w sobie umiejętność czytania i procesowania myśli wszystkich świadomych istot. Absorbując te myśli i uczucia, przerabia je i z kompleksowych informacji i emocji zamienia je w proste, jasne symbole, odczytywalne przez każdego.
co ja mam teraz zrobić? To nie jest dobry pomysł. Ale muszę zniszczyć ten przedmiot, tak? Który nie powinien istnieć na tym świecie. Ja trochę żałuję, że Ragalf nie jest złą postacią, bo gdybym grał złą postacią, to oczywiście, żebym sobie zamontował to. Ale jednak Ragalf ma zasadę. Przedmiot odmawia śmierci. Widzę, jak całe chmury takiego metalicznego pyłu zaczynają wychodzić z trzewi tego przedmiotu. O nie, tego przedmiotu nie da się zniszczyć. Za każdym razem, gdy próbujemy coś zniszczyć, to ten metaliczny pył zastępuje to, tworząc go na nowo. Ale jednak, koniec końców, Ragalf rozumie, że trzeba zadać jeden potężny cios i dokładnie chyba tak robi, nie tracąc żadnego czasu, widząc, że przedmiot chce się znowu przebudzić, żeby stać się jeszcze bardziej jeszcze lepszy w dziedzinie obrony. Wyrywamy masywne kryształowe serce z głębin tego przedmiotu. Zniszczyliśmy go. Dostaliśmy 800 punktów doświadczenia. Coś wspaniałego. Ten quest. To chyba oznacza, że mamy koniec. Możemy jeszcze odblokować te ufortyfikowane drzwi. Kurczę, kusi mnie. Chyba odloaduję i zrobię ten. I zobaczę coś. Nie, w sumie taką decyzję podjęliśmy. Trzeba się teraz dowiedzieć jeszcze tylko, czy da się odblokować resztę tych drzwi. Skoro wyłączyłem przedmiot, to wszystko w teorii powinno już przestać działać, tak? Nie, to jeszcze działa. Czy mogę teraz coś zrobić? Dalej mi brakuje przedmiotów. Więc to jeszcze nie koniec naszej przygody tutaj. Jeszcze musimy otworzyć to. Zamknięte. Tu byliśmy. Co by tu jeszcze odblokować? Jak to jeszcze odblokować? Gdzieś jeszcze nie byliśmy na pewno. O, proszę bardzo, tu nie byliśmy. W tym miejscu. Ciekawe, co nas czeka tutaj. To był ciężki dylemat, ale zniszczyliśmy. Potrzebujemy kolejny Flaming Lockpick, a myśmy nasz wykorzystali do tego, żeby odblokować tamto przejście. Wejdźmy jeszcze tutaj. Gdzie ja tu jeszcze mogę coś... Wróćmy tam. I zobaczmy, co jeszcze tutaj... A nie, no sprawdziłem tu wszystko. Więc gdzieś jeszcze coś muszę znaleźć, żeby odblokować te jedne drzwi. Brakuje jednego przedmiotu. Tu nie można się dostać chyba. Tu nie można, nie. Tu nie można się dostać. Tu. Sprawdziliśmy chyba wszystko, ale przeszukajmy jeszcze dokładnie to pomieszczenie. Nie. Tu nasz 100 twarzy weźmiemy.
Maruder, ale to nie jest. Tak. Kneel before me. The inheritor, guide my blade. I will resist. Dobra, na nie zaczynamy od pierwszej wiadomości. Be gone, fiend! Jeszcze Rogolf, może Rogolfowi uda się rzucić. Jeszcze 7 razy. Musimy coś na oko, dobra. Dobrze, za mną, o też. Prepare yourself! Czeka. Na nią musi się wycofać. I rzucić hejsta na wszystkich. Teraz Regil. Nie idzie mu coś. Nie idzie mu coś. Sosja nie trafia. No i Ragal. Dołożyjmy sobie w sumie naszej płytki. I proszę, dwa nawozy po naszej stronie. Proszę, teraz trafiliśmy. A rusza poczeka, bo dostanie niewidzialność. Mamy jeszcze niewidzialność na Aruszarę do rzucenia. Super punkt lektury i teraz Aruszarę. Nie trafił ani razu. Proszę. Zosiel, no musimy zostać. Ragalf, musimy się wycofać. Więc spróbujemy rzucić tam Icy Prison. Nie udało się przebić. Ale wampiryczny dotek naszych przyznanych na basów podziałał dobrze. Dlatego marudera baladynka niestety nie trafia. Smoczyca nie trafia. Nenio spróbuje znowu Icy Prison. Nie udało się. No to narusza 4 ataki. Nie, nie udało się. Regil. O, udał się jeden atak, super. Kronan poczeka, ponieważ Ragal wyrzuci do niego niewidzialność. Sosja może wszystkich podleczyć troszkę. Teraz Ragal. Mamy jeszcze trochę niewidzialności do rzucenia. I kto to miał być? Kto to miał być? Nasz mamut. Tak jest, kończymy turę. Na basu 26 punktów, wysysa Krona. Niestety nie trafia. Sela, 4 ataki. Wysysa chaotyczne zwerta. O nie, prosto wrak alfa ataki. Na nią musimy, nie mamy już ten. Więc powiększymy sobie Regila. Kończymy turę. Ajwu. Prepare yourself. Regil. O, raz trafił, bardzo dobrze. Sosiel.
troje. Tak. Ragolf. Ragolf nie chce mnie rzucić znowu mi rewinać. Okej. Na lasu. Nie trafił. Mam. Na basu nie trafił. Sera. Bardzo zimnie idzie, nie? O, aj, to nie trafiła. Ale teraz otrzymała obrażenie od tego potwora. Musimy spróbować przynajmniej jeszcze raz na miejsce gryzą. Nie. Desna, guide my hand! W połowie życia. Okej. Zostań tutaj podleczy całą ekipę. Skończę turę. No i Ragolf. To jak nie tak, to może... wyssać mu trochę. O, enervation. Trochę statystyk. Nie trafione. Na lasu. Nie trafił. No i mam. Nie trafił. Drugi na lasu. Nie trafię. Sela. Pięknie, jedno trafienie. Aj, bo kończy górę. Upadł mi się w moją smoczycę. Ten potwór. Ale my sobie poradzimy. Chyba on jest słabo u niego z elektrycznością, nie? Dobra. Tak. Retreat is not an option. Jeszcze kilka dobrze trafionych. I will bring down the divine wrath. Ciosów i będzie po nim, więc tutaj starajmy się. Dobra. Spróbujemy jeszcze raz ten elevation. Nie. Długa walka. No glory without risk. Rozrzucił się na Sasiela. Mamy wyboru, musimy go dalej męczyć. Udało się, w końcu. W końcu otrzymał debuffa i dostał teraz dwa debuffy. Super. Czy Sasiel zrobi Cryptic Grace i go wykończy? Nie może. Czy Sasiel walczy pięściami? Dokładnie. Ale już nie będziemy się nad tym zastanawiać, gdzie my tu mamy, mamy Ragolfa, więc... Może mamut go wykończy. Tak. Nie, jeszcze nie. Może Sela. Jeszcze nie. Może nasza smoczyca. Czy mamy jeszcze jakiś light? Mamy, na całe szczęście jeszcze mamy lightning. Nie, nie udało się przebić spell resistance naszego wątpliwego przyjaciela. Zabity. Okej. Nie ma już za bardzo co przeszukiwać tutaj w tej komnacie. I chyba w Blackwater. Może się jeszcze trochę rozejrzę. I wracamy na powierzchnię. Kontynuować krucjatę.